Witamy Was ponownie na kanale Emanuel w serii podcastów Prosto z Mostu. Dzisiejszym gościem naszego odcinka jest ojciec Tadeusz Lizinczyk, prowincja z Paulinów w USA. Ojcze, witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie, prowincja. Jak to brzmi? Dobrze, że już końcówka. No tak, ojcze, bardzo się cieszymy, że złapaliśmy Cię dosłownie w ostatnim momencie. Jeszcze tylko dwa tygodnie, albo aż dwa tygodnie. Ale dobry czas. E, ojcze, tutaj powiedziałeś, że to jest tylko jeszcze dwa tygodnie albo aż dwa tygodnie. E, powiedz w takim razie, e, jakie to było dla Ciebie doświadczenie, Jak, czy to w jakiś sposób Cię zmieniło? Byłeś prowincjałem aż e, 6 lat, e, także jest to e, kawał czasu. Jakie to było doświadczenie dla Ciebie? Nawet przeszło 6 lat, nie liczyłem co do dnia tak jak pobyt w Anglii. Zawsze e, żartowali niektórzy, że e, kiedy pytali, ile czasu spędziłem w Anglii, to było 3 lata, 7 miesięcy, 8 dni. E, tutaj nie liczyłem tego, to było przeszło 6 lat, w minionym listopadzie minęło 6 lat. Ale to był wspaniały czas, nie dlatego liczyłem, że, że to był e, aż tak trudny czas, chociaż były też trudności, ale na pewno był to bardzo wspaniały czas i rozwijający czas. Niełatwy, dlatego że e, w międzyczasie była pandemia, były różnego rodzaju wymagania ze strony e, no, z różnych stron, tak naprawdę, jeśli chodzi o funkcjonowanie kościoła, e, a co za tym idzie, i naszej prowincji i tu w Stanach Zjednoczonych ale myślę, że w pewnym sensie zdaliśmy egzamin z tego czasu, bo dziś widzimy też owoce tego co się dzieje, szczególnie to w sanktuarium, ale też i w parafechach, w których posługujemy. Więc dobry czas, ubogacający czas, no na pewno też z wieloma wyzwaniami. Myślę, że czas również rozwijający, bo musiałeś wykazać się talentami nie tylko menadżerskimi, Wiedzą powiedzmy techniczną, ale również no przede wszystkim duszpa duszpasterstwem. był to czas też duszpa duszpasterzenia tutaj i dla wiernych, no i też w jaki sposób przewodzenia twoim współbraciom. Tak, chociaż tak naprawdę początek COVID-spędziłem w Polsce, dlatego że COVID zastał mnie w czasie kapituły generalnej, gdzie wybieraliśmy ojca generała i nowy zarząd. I tuż po kapitule wszystkie samoloty przestały już latać, tak. więc pierwsze dwa, dwa i pół miesiąca spędziłem w Polsce. Był tutaj na miejscu wikariusz prowincji, ojciec Krzysztof Drybka, który podejmował te decyzje. Natomiast myślę, że trzeba byłoby wrócić jeszcze wcześniej. To chyba nie chodzi nawet o jakieś zdolności menadżerskie, bardziej o to, aby w swoim życiu być otwarty na działanie Ducha Świętego. Bo, bo pamiętam pewne decyzje z samego początku bycia prowincjałem, kiedy jako Rada Sanktuarium podejmowaliśmy pewne decyzje związane i z przygotowaniem do koronacji ikony Matki Bożej Jasnogórskiej i, i podejmowaliśmy no pewne, pewien rozwój, rozwój techniczny. Były wielkie pytania, czy to jest to, co potrzebujemy mm -hmm. tutaj w Sanktuarium, natomiast jak się okazało, to było bardzo potrzebne i to było działanie Ducha Świętego, bo na czas właśnie COVID-u mieliśmy cały sprzęt, który pozwolił, że wszystkie msze święte, wtedy prywatne, bo nie było możliwości, żeby ludzie uczestniczyli w tych mszach świętych, czy też modlitwa brewiarzowa, adoracja Najświętszego Sakramentu mogła być transmitowana ze względu na te wcześniejsze decyzje. A więc y, to było takie prowadzenie Ducha Świętego. Dla mnie to, to nic innego, po prostu Duch Święty działa. Można powiedzieć, że to była tak zwana łaska uprzedza uprzedzająca? Można by tak powiedzieć, że albo otwarcie na to, co, co y, Pan Bóg daje y, w swoim proroctwie, żeby żeby móc się prowadzić i, i, i to przynosi jakieś konkretne cele. No muszę powiedzieć, że ja oprócz tego, że bardzo lubiłam się łączyć z naszą parafią, z paulińską, ale też właśnie moją parafią na Manhattanie, świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, ponieważ to miejsce też mi jest w jakiś sensie drogie, Tutaj w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Dylostown. Także też bardzo chętnie sięgałam do transmisji, czy włączałam się w tą modlitwę. I powiem szczerze, że dla mnie to było takie właśnie, zwłaszcza w tym czasie pandemii, nie? taka poczucie i wspólnoty, i jedności, no i też no powiedzmy szczerze, taka ucieczka i w stronę Boga, no i w stronę Matki Bożej Jasnogórskiej, która. Przecież przez wieki chroniła Polskę i była taką naszą ucieczką. Dokładnie tak. Pamiętam ten czas, kiedy właśnie po powrocie z Polski, jeszcze w trakcie i z funkcjonowania czy ograniczeń związanych z COVID-em, jako prowincjał też miałem obowiązek każdego roku odwiedzić, zwizytować wszystkie nasze wspólnoty, parafie. I wtedy, to był czerwiec, lipiec, odwiedzałem wszystkie te, te wspólnoty. W roku 2020, więc w trakcie jeszcze COVID. -a. I rzeczywiście widziałem, jak bardzo moi współbracia zdali ten egzamin, jak bardzo byli gotowi na to, żeby być blisko każdego człowieka. Wtedy, kiedy nie można było być fizycznie poprzez no właśnie tę technikę, mm. którą tu używamy teraz, poprzez różnego rodzaju live streaming. Docierali do tych ludzi, którzy bardzo często czuli się osamotnieni, izolowani, po to, żeby pokazywać, że jest dobra nowina, że COVID to nie jest jeszcze koniec świata, że Pan Bóg ma plan na nasze życie i życie tego świata i, i przeprowadzi nas przez ten czas, tak jak przeprowadził naród wybrany, przez z Egiptu, wyprowadził i przez wiele pułapek przeprowadził. Trzeba tylko Mu zawierzyć. Dokładnie, pięknie to ująłeś, ojcze. Tak wielu, wielu z nas myślało, że COVID to jest koniec świata, ale jednak, jednak nie jest i, i Pan Bóg jest, czuwa nad nami, czuwa na tym wszystkim. Jest większy. Jest większy, dokładnie. Ojcze, twoją, przed, Twoim przedostatnim miejscem posługi, zanim właśnie zostałeś wybrany prowincjałem w prowincji amerykańskiej, był kościół świętego Stanisława, biskupa i męczennika właśnie na Manhattanie. Piękny, wspaniałe sześć lat, gdzie mogłem posługiwać wśród głównie Polonii w jedynej polskiej parafii na Manhattanie. No, ja muszę powiedzieć, że zostałeś zapamiętany jako jeden z bardziej otwartych proboszczów, osoba, która jakby naprawdę swoją, otwartość, swoją postawą otwartości naprawdę potrafiła zapraszać ludzi do spotkania do spotkania z Panem Bogiem. Często to słyszę o tej otwartości. Czasami trochę się zżymam, bo, bo tak naprawdę to każdy kapłan musi być otwarty. Nie ma możliwości, żeby kapłan zamknął się i w pokoju i nie człowiekiem. Ale nie, spotkał nie każdy jest. człowiekiem. Wiem. Natomiast ja myślę, że to wszystko wychodzi jakby z domu rodzinnego. Ja wychowywałem się w rodzinie wielodzietnej. Było nas szóstka rodzeństwa. W pewnym momencie pamiętam, to były jeszcze czasy komunistyczne, po gdzieś tam stanie wojennym, w jednym małym domku na wiosce mieszkało nas 13 osób, czyli moja babcia, rodzice, szóstka rodzeństwa, najstarsza siostra z mężem i trójką dzieci. I to była taka wspólnota, do której się wychowywałem. Dlatego bycie we wspólnocie teraz zakonnej, bycie we wspólnocie parafialnej to nie jest dla mnie nic nowego. Ja nie muszę gdzieś szukać jakichś wzorców, po prostu ja to zaczerpnąłem poprzez bycie w wielodzietnej rodzinie, poprzez no, branie na siebie odpowiedzialności, którą Wtedy trzeba było wziąć, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, to nie były łatwe czasy, czasy komunizmu, okay. czasy stanu wojennego. Ale tak, to był wspaniały czas sześciu lat posługi, bycia z ludźmi. Takiego naprawdę doświadczenia, jak wiele razem możemy zrobić dobrego. Jeśli rzeczywiście jesteśmy otworzeni, otwarci na siebie nawzajem, ale przede wszystkim na Pana Boga i służymy temu Bogu. Myślę, że takim kultowym, e, e, znamiennym e, zdaniem, które ojciec Tadeusz wielokrotnie e, do nas na Manhattanie wypowiadał, e, też opiekując się i posługując u nas we wspólnocie Leviudy na Manhattanie, e, to jest to znamienne zdanie: sama radość. Sama radość, tak jest. To, to rzeczywiście. <laughs> Nie tylko siódma ulica, ale też i Piesza pielgrzymka, którą od wielu lat prowadzę. Niektórzy tak mnie pozdrawiają, ojciec, sama radość. No na pewno trzeba by zadać sobie pytanie, co to znaczy. Dla mnie osobiście to znaczy, że, że szukam w swoim życiu powodu tej radości, a powodem tej radości jest bycie blisko z Panem. Bycie blisko, czyli, czyli zaufanie, że to tylko Chrystus może dać nam powód do radości. Bycie z Nim może rzeczywiście przezwyciężyć wszelkiego rodzaju smutek, co jest przeciwnikiem mhm. radości. Brak zaufania powoduje smutek. I widzę to wśród wielu ludzi, którzy rzeczywiście. Przychodzą, zwłaszcza tutaj w sanktuarium, w ostatnim czasie do, poszukując kierownictwa duchowego. I, i, I tam rzeczywiście jest wiele tych sytuacji, takich, gdzie, gdzie brakuje nam zaufania Panu Bogu, a wtedy przychodzi niepokój, a wtedy przychodzi smutek. Natomiast jeśli zaufamy Panu Bogu, jeśli uwierzymy, że on jest rzeczywiście silniejszy od naszych słabości, upadków, grzechów jeśli zaufamy, że Jego łaska może przezwyciężyć wszystko w naszym życiu, no to wtedy będzie też i powód do tego, że, żeby nieść w sobie radość i, i dawać ją innym. Ojcze, a jak, jak trudno albo jak łatwo właśnie wzbudzić w tych osobach, które szukają pomocy, które szukają tego przewodnictwa duchowego, jak wzbudzić tą postawę zaufania serca? A, dobre i trudne pytanie. Ja nie znam technik, ja nie znam recepty. To, co ja robię i próbuję rzeczywiście z, z tą przesłaniem docierać do, do ludzi, to jest pokazać świadectwo, że, że to nie jest tak, że ja mówię, że jest sama radość, bo nie mam trudności, nie mam przeszkód i nie mam powodów do zmartwień. Świadectwo tego, że, że każda trudność może być pokonana dzięki. Łasce Jezusa Chrystusa jest powodem do, do radości. Dlatego ja nie mam jakichś technik, nie znam technik, nie mam recept, po prostu staram się pokazywać to swoim życiem. A czy to też nie jest tak, ojcze, że też w jakimś sensie no właśnie, wybieramy. Tą samą radość, pomimo kłopotów i pomimo trudności, bo sądzę, że ty, jak każdy inny człowiek, no nie jesteś wolny od problemów i swoich osobistych zmagań. Czy to nie jest tak właśnie, że, że pomimo tych trudności wybieramy tak zwaną samą radość? Dokładnie, bo nie mówimy tu o emocjach. Emocje przychodzą i odchodzą. Emocje nie są nami. My często. Oddajemy się temu, żeby emocje nami kierowały. Natomiast prawda jest taka, że to my swoimi decyzjami mamy kierować emocjami. Więc emocje będą takie czy inne pozytywne, negatywne, czy to będzie radość, czy smutek. Natomiast to ma być nasza decyzja decyzja o tym, że, że ja wiem, że mam wiele zmartwień i trudności, natomiast wiem też, że ktoś nad tymi zmartwieniami i trudnościami panuje bo jest większy ode mnie, bo ja nie muszę całkowicie tylko i wyłącznie opierać się na sobie, bo gdybym to robił, to już dawno bym pewnie był w grobie, zamartwiając się i mając pewnie już z pięć zawałów, bym tylko przeżył. Czyli jest to, kochani, to jest świetny sposób na życie. Zaufanie samej radości, którą na przykład w tym momencie też możemy odnieść do samego Boga, bo Bóg jest radością. Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo On pragnie naszego dobra. A więc nie pragnie naszego smutku, tylko pragnie naszej radości i daje nam powód tej radości. Jeśli Mu zaufamy i pójdziemy za Nim. Ojcze, no właśnie, Bóg jest dobry i pragnie naszego dobra. I przypuszczam, że w którymś momencie Twojego życia, skoro jesteś Paulinem, skoro jesteś kapłanem, jeszcze prowincjałem, <śm> <śm> Kiedy to dobro pociągnęło Cię do siebie? Kiedy, kiedy odczułeś powołanie? Jak, jak rodziło się Twoje powołanie? Dość długa historia. Postaram się tak chociaż pokrótce streścić tutaj. Tak jak powiedziałem, pochodzę z bardzo małej, z dużej rodziny, ale z małej wioski. Gdzieś w województwie łódzkim, nie tak daleko od Częstochowy, od Jasnej Góry. I zawsze mówię, że wzrastałem w cieniu Jasnej Góry. Chociaż to z 80 kilometrów będzie od, od Jasnej Góry, ale jednak to było w cieniu. I od samego dzieciństwa miałem do czynienia, i, i Maryja dotykała mnie przez różne wydarzenia. Pierwsze wydarzenie to to, że w naszej wiosce była kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Też ciekawa historia, bo ona była wybudowana przez ludzi z wioski bez żadnych pozwoleń. Zdaje się, że w 1955 roku, o, czyli w czasach no to tak gorący okres. wielkiego komunizmu, gdzie nie było żadnych pozwoleń na budynki sakralne. Natomiast ludzie po prostu wybudowali, bo zostało trochę materiałów po wybudowaniu remizy strażackiej. Proboszcz trochę się obawiał, żeby tam poświęcić i odprawić mszę świętą, bo bez pozwoleń. Natomiast no, byli Paulini, którzy szli z pielgrzymką pieszą, zatrzymali się w naszej wiosce, odprawili mszę świętą, poświęcili kaplicę i później proboszcz już zaczął e, przyjeżdżać. Tak więc ta obecność Matki Bożej Częstochowskiej od samego dzieciństwa była w moim życiu obecna. Obecność Paulinów, którzy przechodzili z pielgrzymką, ale też obecność Paulinów poprzez fakt, że mój stryjek, czyli taty brat, jest też Paulinem, który był wyświęcony jeszcze zanim ja się urodziłem i zawsze był obecny w naszym życiu, życiu rodziny. Później kolejny kuzyn, czyli taty siostry syn, sześniak mojego taty, który też został Paulinem, i, i pamiętam jako nastolatek jeszcze będący w liceum byłem na jego prymicjach. Zresztą teraz jest biskupem w RPA. Więc ta obecność pana Boga, również przez ikonę jasnogórską, ale też i przez obecność Paulinów, od samego dzieciństwa mi towarzyszyła. I, I to była bardzo taka realna obecność, bliska obecność. A później przyszedł czas jako nastolatek rekolekcji powołaniowych, a później już tylko decyzja po maturze, żeby złożyć papiery i, i wstąpić do zakonu. To było już takim czymś naturalnym, częścią, jakby konsekwencją mojego życia. Tylko jeszcze nadmienię, że z tej małej wioski, gdzie mieszkało, Pięćdziesiąt parę rodzin, pochodzi, tak jak powiedziałem, już biskup, kilkunastu kapłanów i kilka sióstr zakonnych. No to piękna owocna, e, e, piękny owoc łaski Bożej. Dokładnie tak, ale też i modlitwy, bo od dziecka pamiętam, na, czy to był różaniec w październiku, czy to były majówki w maju, czy to była Droga Krzyżowa w Wielkim Poście. Gromadziliśmy się jako, jako mieszkańcy wioski, często bez kapłana sami, ale zawsze kończyło się to modlitwą o powołania. Dlatego, Tam przy tej kapliczce, rozumiem? W tej kapliczce, czy nawet jeszcze trochę przy krzyżu, czy, czy takiej mhm. przydrożnej kapliczce. Muszę powiedzieć, że ja mam szczególny sentyment do kapliczek przydrożnych i sama w dzieciństwie razem z mamą, mama zabierała mnie na, do kaplicy ja pochodzę z Bielska Białej z osiedla Złotyłany i tam kiedy nasz kościół Świętego Józefa zaczął się budować najpierw powstała oczywiście kapliczka i no i tam będąc takim dzieckiem 6 7 może 8 mama zabierała mnie na majówki gdzie była osoba z gitarą i powiem szczerze że to też w jakiś sposób no, bardzo wpłynęło też na moją drogę drogę wiary oczywiście to jako małe dziecko ale ale do tej pory to pamiętam i, um, i w jakiś sposób y, powodowało to, że też chciałabym być bliżej y, i Kościoła, i, i Matki Bożej, i, y, y, no i Pana Boga. I myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie do rodziców, że w ten sposób rodzi się dobro w sercu dziecka, poprzez uczestnictwo we wspólnocie wiary, we wspólnocie modlitwy, y, to później procentuje. Mimo, że może czasami jak to obserwujemy, nastolatkowie gdzieś buntują się, ale to zostaje w sercu zostaje, na wiele tak. lat. Tak. Ojcze, a jak trafiłeś do, do Stanów? Wymieniłeś, wspomniałeś wcześniej, że też byłeś na posłudze w, w Anglii. Teraz, no właśnie, od wielu lat jesteś w Stanach. Jakie te początki właściwie posługi emigracyjnej były dla Ciebie? Jeden z moich przyjaciół jeszcze w Polsce, będąc E, powiedział takie, takie słowa, czy podsumował to w ten sposób, że najpierw Cię wyrzucili za małą wodę, a później za dużą wodę. E, <laughs> e, oczywiście, jak to zwykle bywa, zakon, e, zakon to nie jest szukanie siebie, tylko szukanie tego, co Pan Bóg chce. E, I w zależności od potrzeb, jakie, jakie Pan Bóg daje, trzeba być e, otwarty na. Na to, co. Zresztą mamy to zapisane w naszych konstytucjach, że jesteśmy otwarci na znaki czasu. Znaki czasu, czyli to, co, co Bóg w danym momencie do nas mówi. W moim przypadku to było tak trochę ciekawie, bo posługiwałem w parafii w archidiecezji Gnieźnieńskiej, czy diecezji Gnieźnieńskiej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie. W międzyczasie robiłem doktorat na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i żeby zakończyć ten doktorat, to potrzebowałem zdać egzamin z języka obcego, a że troszeczkę miałem do czynienia z językiem angielskim ucząc się w liceum, więc zwróciłem się do ojca generała, czy byłaby taka możliwość, żeby gdzieś pojechać na kurs. Przyszła taka możliwość, i w roku 2002, czyli niecały rok po World Trade Center, przyjechałem do Nowego Jorku, naszej parafii na Manhattanie, świętego Stanisława, biskupa męczennika. Miałem taki kurs siedmiotygodniowy, i to było pierwsze doświadczenie Stanów Zjednoczonych. Powróciłem do, do pracy na parafii w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie dalej studiowałem i wtedy wyszła sytuacja czyli potrzeba znak czasu ojciec generał zadzwonił i mówi że no chciałbym żebyś pojechał do Anglii ponieważ ktoś kto tam posługiwał musiał wrócić do Polski natomiast ty uczyłeś się angielskiego, angielskiego. więc już jesteś przygotowany nie wiem, czy to było dobre przygotowanie, 7 tygodni y, na Baruch kolecz, gdzie nie było ani jednego słowa y, takiego typowo kościelnego, religijnego, no ale pojechałem. Pojechałem tam, y, byłem z drugim ojcem, który miał mnie wprowadzić, już świętej pamięci, taki bardzo y, dobroduszny człowiek, ojciec Augustyn. Po trzech tygodniach wyjechał, a ja zostałem razem z innym ojcem, który był proboszczem. Ale byliśmy na dwóch parafiach, a więc ja właściwie objąłem odpowiedzialność za parafię z wyjątkiem administracyjnych rzeczy, ale msze święte spowiedzi, odwiedziny chorych. Tak na głęboką wodę od razu można powiedzieć, zostaje rzucony. Bardzo głęboką wodę i rzeczywiście to było takie doświadczenie y, mocne bym powiedział. Mhm. I ze względów językowych, ale też ze względów kulturowych. Wyjeżdżając z Polski, gdzie posługiwałem na parafii, gdzie uczyłem w szkole podstawowej, w gimnazjum, gdzie dużo się działo, gdzie rzeczywiście było to miejsce pielgrzymkowe, no, trafiłem do, do parafii, gdzie do kościoła przychodziło około 150 osób, średnia wieku, mniej więcej tak z 65 lat, może 70, więc przeskok to był bardzo duży, ale tak jak powiedziałem, no jeśli człowiek zaufa Panu Bogu, to, to Pan Bóg umie, umie prowadzić. I, I poprowadzi uzdolni do, do nowych zadań i nowych wyzwań. I daje możliwości. I daje możliwości, jeśli tylko jest ta otwartość. Miałem być tam rok czasu. Spędziłem 3 lata 78 dni, które były wspaniałym czasem otwierania się na to, co Bóg daje. No i wtedy Ojciec generał zadzwonił i mówi: No ja pamiętam, miałeś skończyć studia, ale jest nowe wyzwanie i potrzeba, bo, bo potrzebują kogoś z angielskim w Stanach Zjednoczonych. I, I od tak. razu przyjechałeś do, tutaj do, do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej tak w Dylestown w, w Pensylwanii. Ojcze, no właśnie, jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, jesteśmy tradycja i duchowość maryjna jest bardzo mocno obecna no zwłaszcza w naszym polskim kościele katolickim można powiedzieć w naszej kulturze i takie przewrotne pytanie czy można przesadzić z kultem Matki Bożej czy bo są też osoby które w jakiś sposób może nie tyle kwestionują ale jakby są po zupełnie innej stronie Odpowiadając na to pytanie, no wrócę do swojego doświadczenia, właśnie angielskiego, czy z Wielkiej Brytanii, dlatego że nam się tak wydaje czasami, że to jest tylko i wyłącznie nasza polska domena, że, że my kochamy Matkę Bożą. Natomiast, będąc w Anglii, odwiedziłem sanktuarium Matki Bożej z Walsingiem, razem ze swoim parafianinem, który kiedyś był anglikaninem który przeszedł do kościoła katolickiego i on nas zawiózł do tego sanktuarium. Mm -hmm. Też zrobił to troszeczkę przewrotnie, bo wprowadził nas do, do tego sanktuarium, gdzie jest obraz Matki Bożej z Walsingham. Na bocznym takim e, e, miejscu jest obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z napisem Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. E, po polsku, gdzie była sprawowana liturgia z mszału e, oczywiście e, katolickiego i wychodząc z tego sanktuarium, on nas pyta, co myślimy. Ja mówię, no piękne sanktuarium. A on się wtedy śmieje i mówi, no ale to jest sanktuarium anglikańskie. Także nie tylko Polacy, nie tylko katolicy, Anglikanie też potrafią i czczą Matkę Bożą. Oczywiście u nich jest bardzo duży podział w zależności od tego, czy to jest tak zwany High Church of England czy Low Church of England i tam jest bardzo duży mhm. podział w każdym bądź razie odpowiadając na to pytanie, ja bym powiedział tak, że nie można przesadzić, jeśli to jest zdrowy kult maryjny. Natomiast można wykrzywić kult maryjny. A co to znaczy, co to znaczy ojcze zdrowy kult maryjny? Musimy wrócić do tego, co nam mówił, taki już świętej pamięci, nasz profesor teologii dogmatycznej w seminarium, ojciec Dionizy Łukaszuk który napisał książkę na temat czym jest ikona. A więc czym jest jakby to przedstawienie, które jest nam dane w postaci Matki Bożej. I on zawsze powtarzał i wracał do tego, że ikona jest takim oknem. Nie zatrzymuje na sobie. Maryja jest oknem, które Prowadzi do Jezusa. Kiedy spojrzymy na ikonę Matki Boży Jasnogórskiej, ona zawsze prawą ręką wskazuje Jezusa. I to jest sens teologii maryjnej. Jeśli rzeczywiście chcemy zdrowo czcić Matkę Bożą, to będziemy z nią zawsze iść do Jezusa. Ona nie zatrzymuje na sobie, ona odnosi nas do Chrystusa. I to dla mnie jest zdrowy rzeczywiście kult maryjny. Ja może odwołam się jeszcze do tego, co czasami mówię do takiego doświadczenia sprzed kilku lat, kiedy już będąc prowincjałem, pojechałem do Rzymu na spotkanie odpowiedzialnych za sanktuaria z całego świata. Po raz pierwszy było to zorganizowane w Rzymie, o ile dobrze pamiętam, to był 2019 rok. Przyjechało około 600 osób z całego świata, z różnych sanktuariów. I tam cały czas wtedy taki temat to był, że sanktuarium, jako miejsce nowej ewangelizacji, to miejsce, gdzie każdy jest mile widziany, gdzie każdy jest jakby przywitany. I Odnoszono się do tego obrazu studni Jakubowej, gdzie Jezus spotyka się z krzeszną kobietą, ale nie osądza ją, nie krytykuje ją, po prostu mówi tylko o jej historii życia i daje jej nadzieję. Mhm. I jest, taka jest rola każdego sanktuarium, jako miejsca, w którym każdy, który przychodzi z różnych powodów, <laughs> bardziej wierzący, mniej wierzący czy niewierzący, bo jest coś, co przyciąga, może poza wiarą, ale każdy może doświadczyć dzięki tej czułości matki, Matki Bożej, może doświadczyć tego, że jest mile widziany przez Pana Boga, jest kochany przez Pana Boga i może rzeczywiście doświadczając tego, wrócić do domu przemieniony o czym mówisz, że w sanktuarium, no jakby zadaniem sanktuarium jest e, e, znalezienie miejsca dla każdego. E, dzisiejszy kościół e, w naszym kościele e, katolickim no, ścierają się bardzo, bardzo różne trendy, i, a przecież Jezus Chrystus zmarł za każdego i każdy ma w nim swoje miejsce. Jak e, e, głosić, można powiedzieć, jak, e, jak tworzyć ten kościół z, z, tą samą Ewangelią, z tą samą Ewangelią, można powiedzieć w nowy sposób, a tak żeby osoby z spektrum od A do Z znalazły, sobie w, znalazły miejsce, ale bez zmiany, bo słyszy się takie głosy właśnie o zmianie Ewangelii, o zmianach norm kulturowo-moralnych. Jak to wszystko pogodzić? Ja myślę, że po ludzku to nie da się pogodzić, ale Pan Bóg jest większy niż człowiek i, i Pan Bóg daje nam większe spektrum tego, żeby się odnaleźć w Nim. Sanktuarium, tak jak powiedziałem, to miejsce obecności Pana Boga, czyli miejsce, które pokazuje, że, że każdy może się tu odnaleźć. Ja bardzo nie lubię, kiedy słyszę czasami takie szufladkowanie i ocenianie i mówienie, że o, ojcowie tam w amerykańskiej częstochowie to są tacy tradycjonalistyczni. Słyszę czasami takie, takie wypowiedzi, a ja zawsze mówię, że ja jestem po prostu kapłanem na wzór tego, jak zostałem wychowany w domu, to o czym wcześniej mówiliśmy, jak uczyli mnie w seminarium. I dla mnie tu nie ma nic ani tradycjonalistycznego, ani jakiegoś lewicowego czy czy jakkolwiek by to czy nazywała, czy prawicowego. To jest po prostu doświadczenie Pana Boga. Jeśli ktoś ma to doświadczenie Pana Boga, to się dzieli tym z każdym człowiekiem. I myślę, że tu najważniejsze jest, żeby właśnie nie dzielić ludzi, nie szufladkować ludzi, nie mówić, że ci to są lepsi, tam ci są gorsi, bo ci mają taką formę, jakby E, swojej pobożności. Tak, ten jest charyzmatyk, ten jest tradycjonalista, a ten jest jeszcze coś innego. I ja myślę, że to jest bardzo niedobre i niebezpieczne. Mm. Po prostu każdy e, ma swoją formę wyrażania e, swojej pobożności, a więc swojego odniesienia do Pana Boga. E, I ja osobiście uważam, że powinniśmy to uszanować, ale w każdym tym, e, w każdej formie tej pobożności, przede wszystkim znaleźć ducha. Nie zewnętrzny znak, ale ducha. E, Byłem w taki czy inny sposób oskarżany, że, że chcemy przyjmować to, co nam archidiecyzja mówiła, jeśli chodzi o znaki zewnętrzne w czasie COVID-19, i było to czasami krytykowane. Natomiast ja myślę, że to nie chodzi o znak, chodzi o właśnie ducha, żebyśmy umieli poprzez znak zewnętrzny. Dostrzec, jak bardzo w tym wszystkim przychodzi do nas Pan Bóg ze swoją łaską. I, i nieważne, czy to będzie charyzmatyczne, czy to będzie. Tak zwane charyzmatyczne, czy tak zwane tak tradycyjne. Zwane, dokładnie <laughs> tak. Ojcze, słyszy się o takich głosach, że w tej całej zawierusze kościelnej, że Kościół powinniśmy oczyścić. Czy w ogóle powinniśmy to robić? Czy w ogóle powinniśmy mówić w takich kategoriach? Tak, ja to robię co dwa tygodnie przynajmniej, czasem częściej, e, idąc do spowiedzi, bo my musimy pamiętać, że e, to my jesteśmy Kościołem. My stanowimy ten Kościół. Oczyścimy Kościół, kiedy będzie czyste nasze serce, kiedy usuniemy grzech z naszego e, serca. I, I to robimy. E, i ja mam nadzieję, no, ja, ja to robię, bo, bo jestem grzesznikiem. I doświadczam swojej słabości, doświadczam swojego grzechu, i dlatego chcę oczyszczać swoje serce, chodząc do spowiedzi, bo jest to wspaniały sakrament. Wspaniały sakrament, który odnawia nas nieustannie, dając nam ciągle łaskę nowego życia. Też to powtarzam, może niektórzy już są zmęczeni, ale przywołuje tu przykład Skota Hanna, który, który stał się katolikiem, przeszedł do kościoła katolickiego, kiedy jego żona jeszcze była po stronie protestanckiej, no, cały czas wyznania protestanckiego. I kiedy, kiedyś przyszedł taki troszeczkę, już jako katolik, mając taką zwyczaj, że co dwa tygodnie, czy co tydzień nawet chyba chodził do spowiedzi, i kiedyś przyszedł z pracy po trudnym, długim dniu rozdrażniony, i ta jego żona pyta go się, Scott, a kiedy to ostatnio byłeś u spowiedzi? I on taki rozdrażniony mówi do niej: Słuchaj, ale w ogóle co to cię obchodzi? Przecież ty, ty się nie spowiadasz, ty nie jesteś katoliczką, ty nie wiesz, co to jest sakrament spowiedzi. To w ogóle skąd to pytanie? I ona mówi: Tak, to prawda, ja nie wiem, ja nie wiem, co to jest, ale ja wiem, że jak. Przychodzisz po spowiedzi, jesteś dużo lepszym człowiekiem, dużo bardziej kochającym, czułym człowiekiem, mężem. I to jest właśnie to, że spowiedź nas przemienia, spowiedź nas odnawia. Dlatego potrzebujemy oczyszczać Kościół właśnie poprzez oczyszczanie swojego serca. Natomiast myślę, że tu czuję, że pytanie jest troszeczkę głębsze, jeśli chodzi o doświadczenie skandali, które dotknęły nasz Kościół tu w Stanach Zjednoczonych, zresztą w Polsce też, może tak, innej, tak, tak. w innej mierze, ale, ale na pewno tak. I myślę, że warto też usłyszeć, bo jako prowincjał miałem z tym do czynienia w dużej mierze, to zabierało dużo, dużo czasu i energii, właśnie to, co Kościół dziś robi, nauczony tym doświadczeniem, Wielu, wielu poprzednich lat, braku stawiania pewnych wymagań. Powiem tak pokrótce, z czym ja się zetknąłem od samego początku, ponieważ poprzedni ojciec, prowincja ojciec Mikołaj, rozpoczął taki proces akredytacji do prezydium. Prezydium to jest taka. Jednostka, instytucja, e, która e, została stworzona e, tutaj w Stanach Zjednoczonych, aby robić taki audyt, czyli mhm. sprawdzać, co dana instytucja, nie zawsze religijna, ale w naszym wypadku to in, e, instytucja religijna, Przepraszam, czyli. Przepraszam, Prezydium, które miałoby powstać jakby tutaj w waszym zakonie. Nie Prezydium to jest instytucja, która istnieje w Stanach Zjednoczonych. <laughs> Siedzibę ma gdzieś tam w Teksasie. Okay. I ta instytucja raz na kilka lat, trzy albo pięć lat, robi audyt danej jednostki religijnej, w naszym przypadku w prowincji. Audyt tego, co robimy, jako, jako my odpowiedzialni, ja prowincją, czy z radą, czy w ogóle, co robimy, żeby móc zapobiegać. Sytuacją, które, które były w przeszłości tutaj w kościele, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych wszędzie. Więc jako część tej akredytacji do prezydium, ja jako nowo wybrany prowincjał musiałem sprawdzić wszystkie teczki personalne <słuch> wszystkich naszych tutaj członków prowincji, żeby upewnić się, że nie ma tam jakichś oskarżeń które by były tak zwane zamiecione pod dywan. Ja musiałem jakby każdy list, każdą kartkę przeczytać, przeczytać sprawdzić, sprawdzić mhm. czy nie ma tam oskarżeń. Teraz każde oskarżenie, które jakiekolwiek przychodzi, ono jest przedstawiane tak zwanym board, review board. To jest grupa ludzi świeckich, którzy są profesjonalistami, w pracy z dziećmi, z młodzieżą, którzy, jeśli jest to oskarżenie, którzy wypowiadają się na ten temat, czy to jest, czy to jest wiarygodne, czy niewiarygodne, czy nie. żeby sprawdzić jakieś pewne podstawy do tego i jakie podjąć dalej kroki, żeby ewentualnie odpowiedzieć na to oskarżenie. A więc to nie jest już tylko i wyłącznie jednostkowa decyzja przełożonego, czy to będzie prowincją generał biskup. Ale jest decyzja jakby całej Rady, która podpowiada i pokazuje kierunek, co możemy jeszcze zrobić, żeby zapobiegać. Co w takiej, co w takiej sytuacji po prostu jak działać i jak czy, działacz, czy jakie jest kroki to, podjąć czy tak ma dalej? to rację bytu, czy nie, bo spotykaliśmy się też wielokrotnie i ludzkie życia były w ten sposób krzywdzone, że były fałszywe i nieprawdziwe oskarżenia. Ale ojcze, tutaj w tej pierwszej części wypowiedzi mówiłeś o właśnie, o przede wszystkim o oczyszczaniu własnego serca, o sakramencie spowiedzi, który jest no, niesamowitym błogosławieństwem. Ale to mnie prowadzi do kolejnego jakby pytania. No właśnie, mówimy o rewangelizacji oszczonych i jak z tą nową ewangelizacją, która teraz jest takim popularnym terminem, jak trafić na nowo i w jaki sposób trafić do ludzi, którzy są faktycznie w Kościele, którzy są oszczeni, ale z Kościołem nie mają nic wspólnego i właściwie z Panem Bogiem. Ten termin nowa ewangelizacja padł już z ust świętego św. Jana Pawła II, a więc to już troszeczkę lat jest i polega on na tym, że tu chodzi o nową formę. I oczywiście, że to co mówił Jan Paweł II, co było nowością w latach, nie wiem, 80. czy 90., dzisiaj to już nie jest nowością. Natomiast ja myślę, że celem nowej ewangelizacji jest przede wszystkim szukanie człowieka. Nie tyle technik, nie tyle różnego rodzaju sztuki ewangelizacji, ale dostrzeżenie człowieka i jego potrzeb. Wrócę jeszcze raz do tego doświadczenia tutaj w Amerykańskiej Częstochowie, w tym naszym Sanktuarium Matki Bożej, gdzie jednym z charyzmatów naszych paulińskich to jest właśnie sakrament pokuty i pojednania, sakrament spowiedzi. I tutaj, właśnie w tym sakramencie, możemy dostrzegać jakby ból człowieka, który doświadczył, doświadczył odejścia od Pana Boga mamy tu przykłady naprawdę wielu wielu ludzi którzy odeszli od Pana Boga na lata, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ale jednak nie znaleźli w swoim życiu spełnienia, to co powiedział święty Augustyn, niespokojne serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu i wracają i szukają i myślę, że najważniejsze jest to, żeby dać im taką możliwość, żeby możliwość ich wysłuchać. powrotu i spotkania się. Dokładnie tak. To, mhm. co mówiłem o celu sanktuarium, to miejsce spotkania, mhm. to miejsce, gdzie ten człowiek nie będzie przekreślony, odrzucony, oceniony, ale miejsce, gdzie będzie mógł znaleźć źródło do nowego życia. Myślę, że często ludzie się, jakby gubimy się po drodze, bo jest natłok informacji, bieg życia, trzeba utrzymać rodzinę, trzeba no jakoś to życie ogarniać, ogarniać też z punktu widzenia materialnego. Czy sukces, czy sukces materialny jest zły? Nie, oczywiście, że nie. Nie jest narzędzie złe. Narzędzie samo w sobie nie jest ani dobre ani złe. To człowiek e, czyni to albo dobrym, albo złym. E, człowiek, który ma wolną wolę i może wybierać między dobrym a złem. E, sama materia e, jest takim narzędziem, które nam Pan Bóg daje, i teraz pytanie, do czego my e, wykorzystamy to mhm. narzędzie? Materia, e, sukces materialny może być wykorzystany w, w wspaniały sposób. Patrzę tu na ilość tego sprzętu, który jest wokół nas. To nie jest za 5 zł ani, ani 50 dolarów. Można wykorzystywać to, właśnie to, materię, mhm. ten, ten konkretny przychód, który, który my mamy na różne bardzo cele. Więc oczywiście nie, natomiast od nas zależy, w jaki sposób wykorzystamy ten sukces materialny. Mhm. Czy do egoistycznych celów i manipulowania innymi ludźmi, czy wykorzystamy dla dobra i szukania pomocy drugiemu człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje. Ojcze, pozostając jeszcze tutaj w tych, w, w tych tematach, czy albo jakbyś określił słowo sukces jako kapłan, jakby w odniesieniu... No, w odniesieniu do drogi duchowej można powiedzieć. Czy w ogóle można w taki sposób mówić? Bo e, sukces e, jakby światowy to każdy z nas wie e, w, jak, z czym to się je, można powiedzieć. Sukces materialny, sukces e, rodzina, samochód, dom, dzieci, e, ogródek, drzewko e, w ogrodzie. Nie? I to jakby jest taki, taki, można powiedzieć, taki standard sukcesu. Dla mnie osobiście sukces kapłana polega na tym, o jest można powiedzieć inaczej, jest wtedy, kiedy kapłan znika, aby Chrystus był ukazany. Bo celem kapłana jest prowadzenie do Chrystusa. Jeśli kapłan potrafi mm -hmm. schować swoje słabości, swoje różnego rodzaju ambicje za tym dobrem, które ukazuje nam Jezus Chrystus mm -hmm. i wskazywać sobą nie siebie, ale Chrystusa, to wtedy osiąga sukces. Ojcze, a z jakimi problemami? No bo nikt nie jest wolny od problemów i Ty też przechodzisz, przechodziłeś, przechodzisz swoje zmagania, zwłaszcza w tych wszystkich rolach, które gdzieś tam no, przypadły Ci tutaj w udziale w Twojej posłudze. Z jakimi problemami Ty się zmagasz? A, albo jaki największy problem udało Ci się pokonać z Jezusem? Przede wszystkim szukam u Jezusa pomocy i łaski w przezwyciężaniu grzechów, ale o grzechach nie będziemy mówić, bo to raczej rozmawiam ze spowiednikiem. I... Tak, nie będziemy się tutaj spowiadać przed kamerą. <laughs> Natomiast ja mogę powiedzieć tak, że kiedy wspominałem o tych pięknych czasach swojej młodości, kiedy byłem piękny i młody, i, I miałem długie włosy. <laughs> więc to był czas, kiedy byłem bardzo nieśmiały. I ja na przykład w życiu nie wyobrażałem sobie, żeby usiąść tak, jak tu siedzimy przed kamerą i rozmawiać, albo wyjść przed, no na przykład, tak jak to było w czasie koronacji ikony Matki Bożej, przed sześć tysięcy ludzi, którzy jest zgromadzone w jednym miejscu, czy dziesiątki tysięcy, tak jak na Jasnej Górze, jeszcze jako kleryk. Ja sobie tego nie wyobrażałem. To było poza moją percepcją. Natomiast tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, który buduje na naturze, ale też przemienia naturę. I to On potrafił zrobić to, co, co zrobił co robi nieustannie, bo ciągle mnie zaskakuje. Można powiedzieć, że Bóg nie wybiera zdolnych, ale uznania wybranych. Bardzo dobre powiedzenie. No ja tutaj muszę też się przyznać do tego, że ja bym też nie wyobrażałam sobie. No, takiej możliwości tutaj takiej rozmowy, tym bardziej, że doskonale cię rozumiem, ponieważ sama byłam bardzo, bardzo nieśmiałym dzieckiem. Jak byłam w Postawówce, to spóźnienia i wejście do klasy, na przykład po rozpoczęciu zajęć, po rozpoczęciu lekcji, no dla mnie to było po prostu niemożliwe. Potrafiłam stać bardzo długo, zanim Odważyłam się wejść do klasy. Także e, naprawdę Bóg e, wyciąga z nas i to, co najlepsze, i e, no, uzdalnia do tego, no, do czego sam chce. Do czego posyła. Do czego posyła, dokładnie. Ojcze, a za co jesteś wdzięczny w swoim życiu? Przede wszystkim za relacje. Relacje z Panem Bogiem, relacje z drugim człowiekiem, a tych relacji jest dużo i wspaniałych i za to dziękuję Panu Bogu każdego dnia, ale też i relacji z samym sobą, że, że nie straciłem tej relacji z sobą. Także myślę, że to jest największa wdzięczność za relację. Ojcze, ja jestem ci niezmiernie wdzięczna za te parę chwil, które zdecydowałeś się z nami poświęcić na tą, na tą rozmowę. Bardzo się cieszymy, że udało nam się Ciebie złapać w ostatnim momencie jako prowincjała, prawie tak z rozmachu. Także serdecznie serdecznie Ci dziękujemy. Życzymy Ci dużo błogosławieństwa i prowadzenia Ducha Bożego na to, co przed Tobą, bo przed Tobą są też duże zmiany. Pewnie tak, aczkolwiek ja wiem, że Pan Bóg już coś dla mnie przygotował. Ja jeszcze nie wiem, co czekam na to, żeby mi pokazał. Natomiast to, co, co doświadczyłem poprzez te zmiany z Polski, przez, przez Anglię tu do Stanów, ilekroć potrafiłem powiedzieć mu tak, to nigdy źle na tym nie wyszedłem. Także staram się po prostu również teraz zawierzać mu cokolwiek jest przede mną. Czyli jednym słowem mu ufasz. Staram się na ile potrafię. <laughs> Ojcze, będziemy się modli za ciebie też, aby ten nowy, nowy rozdział w Twoim życiu był przepełniony ufnością i zawierzeniem. Ja dziękuję za ten czas, za możliwość spotkania się z Wami i podzielenia moją wiarą, moim zaufaniem i radością. Ojciec, e, prowincjał Tadeusz Lizinczyk, sama radość. Sama radość. Dziękujemy bardzo. Kanał Emanuel. Pozdrawiamy serdecznie.